Dwa razy uciekł z pola bitwy, zostawiając walczące oddziały, pisał nieprawdę w depeszach do naczelnego wodza, zrzucał winę za swoje niepowodzenia i niepowodzenia swoich oddziałów, którymi dowodził, na karbę tego, że żołnierze się bali i nie chcieli walczyć. Czy generał Dąb-Biernacki był najgorszym dowódcą wielkich jednostek w wojnie polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku? Generał Dąb-Biernacki był człowiekiem, który bardzo odznaczył się w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Aż 3-krotnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Jednak przed wojną w 1939 roku był już postacią kontrowersyjną. Na przykład w 1938 roku to właśnie on był prowodyrem pobicia przez jego podwładnych, oficerów zresztą Wojska Polskiego, Stanisława Cywińskiego, dziennikarza, który w Dzienniku Wileńskim nie pisał pochlebnie o Józefie Piłsudskim. Ciekawe, że prawdopodobnie Dąb-Biernacki tak dobrał tych oficerów, żeby każdy był odznaczony wcześniej Virtuti Militari, i oni pobili tego dziennikarza na oczach jego żony i córki. W 1939 roku, w przeciwieństwie do wojny polsko-bolszewickiej, Dąb-Biernacki jednak nie zapisał się dobrze. Dostał dowodzenie największą armią, armią Prusy, czyli odwodem naczelnego wodza, który miał w zamyśle Rydza Śmigłego odegrać znaczącą rolę. Są takie teorie, o których już na tym kanale mówiliśmy, m.in. w filmie, że to armie polskie miały szybko przejść do kontrofensywy i nawet ustawienie ich wskazywało na to, że prawdopodobnie Rydz Śmigły chciał atakować terytorium III Rzeszy. I właśnie w tym ustawieniu ta armia Prusy miała dokonać bardzo dużego uderzenia na armię niemiecką, która na te oddziały, które szły na Warszawę przez Częstochowę, i ta bitwa miała się rozegrać w okolicy Częstochowy, zniszczyć tą armię i w ten sposób przechylić szale zwycięstwa na stronę polską. Na obronę Biernackiego można przytoczyć fakt, że armia Prusy miała się zmobilizować około 12 września lub 14, w każdym bądź razie około 12-14 dni od rozpoczęcia wojny, natomiast weszła do walki już 6 dnia i nie była w pełni zmobilizowana. Natomiast jako dowódca armii miał on wszelkie możliwości, żeby tak poprowadzić bitwą, która była stoczona przed Piotrkowem Trybunalskim, żeby przynajmniej zminimalizować w jakiś sposób przewagę niemiecką, a być może nawet zatrzymać to uderzenie i marsz armii niemieckich w głąb Polski. Dębowi Biernackiemu zarzuca się, że między innymi źle ustawił wojska do przyjęcia bitwy w pobliżu Piotrkowa. Na przykład chodzi o ustawienie 19 Dywizji Piechoty. Generał Kwaciszewski, dowódca dywizji, prosił o przesunięcie jego oddziałów bliżej Piotrkowa lub przesunięcie oddziałów jego dywizji nad samą rzekę Prutkę, co zresztą miało sens, ponieważ nawet regulaminy wtedy wojskowe i cała ta taktyka, która nakazywała walkę z oddziałami pancernymi wroga, mówiła o tym, że obronę chociażby trzeba opierać na przykład o rzekę. Dowódca dywizji chciał właśnie to zrobić, natomiast Dąb-Biernacki na to się nie zgodził. Co więcej, wtedy 29. Dywizja Piechoty i Brygada Kawalerii stała bezczynnie. Są takie głosy, że gdyby ta 29. Dywizja Piechoty włączyła się do walki i pomogła 19. Dywizji, a jeszcze gdyby na dokładkę osłaniała ją kawaleria, to wynik tego starcia mógłby być zupełnie inny. Inni zwracają uwagę, że na przykład Brygada Kawalerii, która stała w lasach i praktycznie nic nie robiła, mogła chociażby pomóc armii Łódź, która obok toczyła walki. Ale to też się nie stało. Ta 29. Dywizja Piechoty i kawaleria nawet nie wsparła artyleryjsko 19. Dywizję Piechoty. Później było też nocne natarcie siłami dwóch batalionów. Taki rozkaz wydał Dąb-Biernacki, żeby kontruderzać.
i zameldował do naczelnego dowództwa, że nocne natarcie, i tutaj napisał, dwóch dywizji zupełnie nieudane z powodu demoralizacji wojska. Żołnierze odchodzą na widok kilku czołgów. Twierdził, że to nie były dwa bataliony, tylko aż nacierały dwie dywizje i że żołnierze boją się kilku czołgów. Co chyba i nie było prawdą, bo jednak żołnierze zwykli bili się i z czołgami i nie tylko i raczej nie uciekali na widoku kilku czołgów. Wiemy też, że żołnierze, którzy nacierali w nocy na oddziały niemieckie, właśnie na oddziały pancerne, pułki piechoty zostały w zasadzie zniszczone wtedy. Tak naprawdę ta armia Prusy bardzo szybko została zniszczona. Była bita częściami, a nie udało się Dębowi Biernackiemu spowodować, żeby jednak te oddziały, które chociaż miał do dyspozycji, żeby jakoś skonsolidować, żeby jeden oddział wspierał drugi. Co ciekawe, Dąb Biernacki po przegranej bitwie wrócił do Warszawy i przekonał Stachiewicza, czyli szefa sztabu rdza Śmigłego, że żołnierze nie chcieli się bić i że to dlatego, że oni byli zdemoralizowani, to bitwa była przegrana, dlatego stracił armię. I najdziwniejsze jest w tym wszystkim, że dostał później dowództwo jednego z frontów, czyli dowodził grupą armii. Pozostali oficerowie, którymi Dąb Biernacki miał dowodzić już po tej klęsce armii Prusy, byli tym bardzo zdziwieni, a nawet zaskoczeni. Na przykład generał Stanisław Kopański napisał: obaj z pułkownikiem Klimeckim byliśmy zaskoczeni mianowaniem generała Dęba Biernackiego dowódcą grupy armii. Zdawało się nam bowiem, że dowódca, którego armia została doszczętnie rozbita, nie powinien być dalej używany, a tym bardziej na wyższym stanowisku. Natomiast generał Rudolf Drescher napisał list do marszałka Śmigłego Rydza i wprost mu wytknął, że, cytuję, oddał dowództwo przestępcy wojennemu, który bez bitwy pozwolił na rozbicie swojej armii i dalej przestępczo nie chciał ująć w karby cofających się wojsk. Ta krytyka chyba nie była bezpodstawna, ponieważ w tak zwanej drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, która była prowadzona od 22 do 27 września, sytuacja się powtórzyła, jaka miała miejsce z armią Prusy. Były błędne rozkazy, chaos, klęska i stracenie oddziałów. Władysław Anders, który był wtedy dowódcą grupy operacyjnej kawalerii, tak napisał o dowodzeniu generała Dąba Biernackiego. Wydane przezeń rozkazy nacierania we wszystkich kierunkach, bez żadnej myśli przewodniej, uważam za całkowicie chybione. Proponuję większe skoncentrowanie i przebicie się przez linie niemieckie, a dalej na jej tyłach marsz na południe. Niestety nie zgadza się na zmianę wydanych już rozkazów. Profesor Paweł Wieczorkiewicz również bardzo źle oceniał dowódcę armii Prusy, a później frontu północnego, czyli generała Biernackiego. Cytuję: pod Tomaszowem, gdy jego chaotyczne dowodzenie doprowadziło do kryzysu, tej może najważniejszej w całej kampanii bitwy, przebrawszy się w cywilne ubranie, ponownie zbiegł z pola walki, dając dowód nie tylko braku kompetencji wojskowych, ale i haniebnego tchórzostwa. Później, kiedy uciekł z tego pola walki, przedostał się na zachód, natomiast tam został postawiony przez sąd, między innymi też również za to, że spiskował przeciwko generałowi Sikorskiemu i został zdegradowany do stopnia szeregowego. Na swoją prośbę opuścił armię i zajął się pszczelarstwem, zostając na zachodzie po wojnie. W przypadku dowodzenia Biernackiego też warto dodać, że często schodził z dowodzenia z poziomu armii do nawet dowodzenia poszczególnymi batalionami albo na moście kierował ruchem wojsk, co w przypadku dowódcy armii, no to chyba nie była jego rola. Oczywiście niektórzy mówią, że też naczelny wódz, czyli rdz Śmigły, mieszał mu w rozkazach, ponieważ on też zmieniał te rozkazy na poszczególnych jednostek, co też było charakterystyczne, że nawet naczelny wódz wchodził w kompetencje szefa armii i przestawiał mu dywizję. Natomiast Biernacki jako dowódca armii, czyli bardzo wysokie stanowisko w wojsku, powinien też, kiedy był tam na miejscu, miał więcej informacji od rdza Śmigłego,
perswadować mu pewne posunięcia. Tak zrobili chociażby generał Kutrzeba czy generał Schilling. Abstrahując już od tego, czy ich decyzje były dobre, to jednak Kutrzeba wyperswadował Śmigłemu i Stachiewiczowi zwrot zaczepny znad Bzury, który Kutrzeba już tak naprawdę chciał zrobić na początku wojny. A Schilling wywalczył to, że ma się wycofywać ze swoją armią, a nie trwać na granicach i walczyć, gdy armii jego groziło rozbicie. I tak naprawdę generał Schilling jest oceniany jako jeden z najlepszych dowódców wojny polsko-niemieckiej po stronie polskiej. A więc dowódcy armii mieli możliwość jednak wysuwania kontrpropozycji i przekonywania naczelnego dowództwa do swoich racji i też Biernacki powinien to robić, jeśli chodzi o ustawienie swojego wojska. Wiele też osób twierdziło, że Biernacki byłby bardzo dobrym dowódcą na przykład pułku, ale na dowódcę armii po prostu się nie nadawał. Było to za duże zgrupowanie wojsk. A co wy sądzicie o tym dowódcy? Czy był tchórzem, dwukrotnie uciekając od swoich wojsk, czy może jednak winę za porażki wojenne ponosi ktoś inny? Co myślicie o tym generale? Jak go oceniacie? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście proszę o komentarze bez przekleństw, kulturalne. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie kanału, za oglądanie moich materiałów. Możliwe jest wsparcie tego kanału przez portal Patronite lub Buy-Ka-Fi lub przez YouTube. Linki są w opisie i w przyczepionym komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, za oglądanie i komentowanie filmów. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.